Polskie Towarzystwo Rolnicze. Ja reprezentuję środowisko popegeerowskie, te duże towarowe gospodarstwa w Polsce. Jedna tylko uwaga, że bardzo ubolewamy jako środowisko. Jest nas 45 tysięcy, działamy na 2 milionach hektarów. Nie bierzemy udziału w spotkaniach ani w ramach związku z panem premierem pierwszego, drugiego i bardzo byśmy prosili, żeby nasze środowisko i nasz głos. I pytam. W sumie to słuchając całej debaty stwierdzam po tych wszystkich dyskusjach i mam więcej propozycji jak pytania. Propozycja jest taka. Tutaj na sali jesteśmy zgromadzeni naprawdę jako kwiat polskiego rolnictwa. Na świecie, w Europie, w takich spornych sytuacjach bardzo ważnym elementem jest kontakt i mediacja. Przy mediacjach takich dużych, zespołowych, jakość tego jest bardzo niska. Zresztą sami widzimy, że do niczego żeśmy specjalnie nie dotarli. Ciągniki stoją od miesiąca na drogach, to są potężne wysiłki. I propozycja? Proponuję wybrać jedną osobę na mediatora pomiędzy rządem a nami rolnikami, z premierem, człowieka doświadczonego, który wie, jak nas powinien reprezentować. I nie uzgadniałem tego, naprawdę nie uzgadniałem, ale proponuję pana Artura Balasza. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, oczywiście ja nie wiedziałem o tym, ale mogę powiedzieć tak, że ja nie zastąpię tej reprezentacji, która tutaj siedzi i która jest autentyczna. Ja myślę, że trudno w ogóle będzie zebrać lepszą reprezentację niż ta dzisiejsza i ona sobie doskonale w tych negocjacjach poradzi. Także proszę bardzo o następne głosy. Dzień dobry, Adrian Pacyna, jestem rolnikiem tutaj z Podkarpackiego. Mam takie trzy małe, proste pytania. Pierwsze o dochodowość z rolnictwa, bo naraz dzieciaki mają problem z dochodowością głosową, nie dostają akademików, nie dostają stypendiów. Chodzi o to, żeby ona była liczona z kilku lat, jako średnia, żeby nie było tak, że ona jest z jednego roku, bo tam na dochodowość wpłynęły dotacje dodatkowe dla zbóż. Drugie moje pytanie, bo pan minister negocjował, i drugi pan minister, zresztą też negocjował polskie wejście do Unii Europejskiej. Czy można w ramach kamieni milowej zdeoligarchizować ukraińskie rolnictwo, prowadzić to 300-hektarowe gospodarstwa rolne, żeby one po prostu, to był kamień milowy dla nich. Niech nam Unia daje młodego rolnika, tym żołnierzom wracającym z frontu, oni niech dochodzą do własności w jakichś programach, żeby to nie było tak, że dostaną z dnia na dzień gospodarstwa. I trzecie moje pytanie o waloryzację budżetu wspólnej polityki rolnej. Ona od 20 lat jest na tym samym poziomie. W międzyczasie mieliśmy dodruk w euro, mówię, już nie mówię złotówka, bo to złotówka całkiem straciło na wartości, ale w euro ono jest na tym samym poziomie cały czas. Była wojna, był dodruk covidowy. Czy można do tego po prostu jakoś dźwignąć? Bardzo dziękuję. Czy zbieramy trzy pytania i pan minister odpowiada? Panie ministrze, czy pan odniósł się od ręki od razu? Po trzy. Dobrze. Serafin Zbigniew, jestem, że tak powiem, rolnikiem, hodowcą bydła mlecznego, to z województwa podkarpackiego. Jak również, jak widać, jestem przewodniczącym zgromadzenia, które jutro się odbędzie, strajk w powiecie kolbuszowskim. Panie ministrze, ja mam dwa krótkie pytania. Rząd już funkcjonuje 3 miesiące. Jakie mechanizmy pan minister wprowadził? Proszę podać liczbami na granicach, że wjeżdża zboże, bo dla mnie to jest dziwne, że ministrowie opowiadają, że byli na granicy, widzieli i tak dalej. Minister nie jest od tego, żeby jeździć na granicę i liczyć wagony. I pytanie o mechanizmy, tak? Bardzo dziękuję. Drugie pytanie. Mają wejść te, że tak powiem, uproszczenia, odchodzimy, Komisja Europejska. Pan jest doświadczonym europosłem, niech pan odpowie na to pytanie, czy to tak funkcjonuje jak w polskim parlamencie, że Komisja odchodzi od pewnych rzeczy, ale musi poddać pod głosowanie do parlamentu. I co się stanie, gdy braknie 3 głosy i dalej zostanie ten zielony ład w takim układzie, w jakim jest? Dziękuję bardzo. Czy ten mechanizm politycznie wygląda tak samo jak w Polsce? Są komisje wypracowują pewne rzeczy, idzie to do Europarlamentu, do Rady Europy i ktoś musi podjąć, przegłosować te zmiany. My chcemy od początku rozmawiać, rozmawiamy. Oczywiście może być też takie wrażenie, że te rozmowy trwają za długo. Chcemy, żeby był pewne, żeby się kończyły pewnymi etapami. Ale także, że one też powinny mieć pewną ciągłość, aby monitorowały i oceniały dokonanie zmian. To jest, myślę, że
chciałbym, żeby taki jeden etap był w dniu dzisiejszym, żebyśmy później po tym etapie mówili, ustalili sobie, że będziemy pracować w takich, a takich zespołach i co jakiś czas będzie raport z tego, co zostało omówione, co zostało zrobione, jak to oceniamy, bo po prostu no, na tym ma być jakiś postęp, dlatego że to takie wzajemne rozliczanie potrzebne jest obu stronom. Oczywiście ja jestem i za udziałem i bardzo się cieszę i pana przewodniczącego Balasza i tego zespołu, ale także będziemy spotykać się i rozmawiać z tymi rolnikami, którzy no, wyrażą taką chęć. To jest nasz obowiązek, nie jest nasza jakaś tam... Do tego jest Ministerstwo Rolnictwa i taka jest funkcja Ministra Rolnictwa. Jeśli chodzi o sprawy związane z realizacją budżetu, no oczywiście jak popatrzy się na budżet w ujęciu historycznym, to kiedyś budżet rolny zajmował 75% budżetu Unii. Ten budżet systematycznie maleje, jeśli chodzi o udział w całkowitym budżecie. Obecnie wynosi gdzieś 32-33%. Wie może pan minister, były dyrektor generalny dyrekcji rolnej, pan Jerzy Plewa, który był negocjatorem, poprawić, jeśli coś jest nie tak. Następnie myślę, że ale także jest inny problem, że ta wspólna polityka rolna wyraźnie ewoluuje od takiej polityki rolnej na rzecz polityki środowiskowej. Stąd te wszystkie elementy zazielenienia, Zielonego Ładu, które są kosztowne dla rolnictwa, obciążają rolnictwo i nie pokrywają w sposób pełny tych obciążeń, tych obowiązków, które jest nakładane na rolnictwo. Jeśli chodzi o te sprawy wewnątrzukraińskie, ja bym się nie chciał do tego odnosić, no jest struktura agrarna taka, jaka jest. Wiemy, jakie są wielkie obszary, jeśli chodzi o gospodarstwa, czy no, wielkie holdingi na Ukrainie, które mają gdzie indziej właścicieli bardzo wpływowych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko znamy, że często te środki wsparcia, które wynikają z otwarcia rynku europejskiego w zbyt małej skali trafiają do budżetu ukraińskiego, do tych biednych rolników, a zostają w zasięgu czy własności różnych korporacji. Jeśli chodzi o sprawy, w związku z tym jeszcze raz, waloryzacja budżetu, no myślę, że do tego też no, trzeba zrobić określone sposób liczenia, który by z jednej strony zestawił koszty, zadania, a z drugiej strony finansowanie. Wreszcie problem bydła mlecznego, myślę, że no, to wsparcie dla produkcji zwierzęcej jest za małe. Stąd także widzimy, że systematycznie rolnicy odchodzą od produkcji zwierzęcej na rzecz produkcji roślinnej, co także przyczynia się do powstawania tej górki zbożowej, która jest w tej chwili podstawowym problemem, do której pewnie jeszcze wrócimy. Jeśli chodzi o Zielony Ład, no to on jest pewną formą ekologizacji i społeczeństwo, no może nawet część społeczeństwa bardzo się mocno pod tym podpisuje, ale kiedy bliżej się zapozna, kiedy jest głębsza rozmowa, to jest trochę inne podejście i te opinie społeczeństwa są po stronie rolników. Myślę, że to chyba... Bardzo dziękuję. Panie ministrze, tak? Bo dwie kwestie, jakby one nie uzyskały odpowiedzi. Jedna to tej dochodowości i uwarunkowań dotyczących otrzymania stypendiów, ale rozumiem, że tu szczegółów możemy nie znać, ale pan minister udzieli odpowiedzi, ale druga, chyba ważniejsza kwestia odszkodowań za suszę. Rozumiem, że w trakcie tej dyskusji... Bardzo przepraszam. To jest istotne, dlatego... Proszę państwa, jeśli chodzi o suszę, aplikacje, to jest, są sprawy zastane. My będziemy to weryfikować. Wiemy, jakie są błędy, zbieramy analizy. Nie wiemy, ile się da rzeczy naprawić teraz, ale to jest w przedmiocie naszej takiej uwagi. Raporty suszowe przedłożyć.
I sprawy, jeśli chodzi o pytania, to także by na te pytania, które jeśli tam ktoś nie udzieli odpowiedzi, to udzielimy także w formie pisemnej. Dziękuję. Gdzie jest słabe ogniwo? Myślę, że słabe ogniwo jest także w systemie zarządzania, że mamy wiele obszarów, gdzie państwo jest mało skuteczne. Stąd także, jak się patrzyło na problemy związane z kontrolą na granicach, wydawało się, że jakby te służby uzwyczaiły się od normalnego funkcjonowania, bo był wolny przepływ, a kiedy przyjdzie dokładnie to sprawdzać, jakoś to wszystko bardzo powoli się ruszało w takim sensie, że pamiętacie nawet te zdjęcia z panem wiceministrem Kodziczakiem, który sam tam wchodzi do wagonów, sprawdza i tak dalej, bo miał obawy, że nie otrzymuje dobrych informacji ze strony służb. Czy walczymy o interesy wszystkich rolników? Myślę, że tak, że ja przecież byłem w swoich Dębowicach, bo ten mój okręg wyborczy, byłem parokrotnie, rozmawiałem. Ja wiem, że jest określona specyfika i zróżnicowanie w polskim rolnictwie, to zróżnicowanie się pogłębia i trzeba rzeczywiście także pewne elementy wsparcia czy elementy instrumentów rynkowych trzeba dopasowywać do specyfiki rolnictwa. Jeśli chodzi o ceny zboża, ceny zboża, tak jak mówiłem, one są niezależne od tego, co się dzieje w kraju, bo one są kształtowane na giełdach. Pracujemy nad programem wsparcia dla producentów zbóż, między innymi zespołem, który to przygotowuje, kieruje pan minister Kodziejczak. Chcemy dopłacić do sprzedawanego zboża, chcemy prowadzić także inne instrumenty i w tej chwili są one przedmiotem uzgodnień między Ministerstwem Rolnictwa, Ministerstwem Finansów, Kancelarią Premiera i w naszym interesie jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby to wsparcie było, bo warunek opróżnienia magazynów raz, a dwa także, że rolnicy chcą sprzedać, muszą sprzedać, bo są im potrzebne środki dla funkcjonowania po prostu, dla zapewnienia procesu ciągłości w procesie wytwarzania. Można dyskutować, jeśli chodzi o problemy, o warunki ASF-u, no ale wymogi są takie, które są określone na szczeblu europejskim i oczywiście można się nie zgadzać z tym, można nie akceptować, ale musimy przyjąć pewną formułę jednolitą walki i o to bezpieczeństwo, jeśli chodzi o także likwidację ASF-u, bo to jest problem związany z bezpieczeństwem żywnościowym. Oczywiście nie ma, jest wprowadzone już potem zasada, że nie ma potrzeby wysłania żadnych zdjęć, wystarczy zwykłe oświadczenie, które może też jest niepotrzebne, bo przecież rolnik ma świadomość tego, że jak wyjął zbornik, to w jego interesie jest to, żeby jak najszybciej był on przeorany. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, Dominik Zawadzki, sadownik powiat grójecki. Panie ministrze, szanowni koledzy i koleżanki, mówimy o bardzo ważnych sprawach, czyli o rozwiązaniu problemu, który w tej chwili mamy. Natomiast nie mówimy nic o tym, że co będzie dalej, gdzie my te swoje towary, płody rolne sprzedamy. Przecież praktycznie świat jest, zrobił się holdingowy. I rozmawiamy o tym, żeby rozwiązać problem Ukrainy, a gdzie jest nasz problem? My od lat jako Elin Solidarność rozmawiamy z poszczególnymi ministrami i dawaliśmy i mamy pomysł holdingu. I pytanie, czy też propozycja, tak? Pytanie i propozycja, bo to z tego, że my będziemy dzisiaj rozmawiali o produkcji, o tym, że mamy jakąś połowę trzody pewnej odbudowywać, powiedzmy, jabłka, owoce miękkie, my tego nie mamy się sprzedać. I nasza propozycja to jest holding spożywczy, to znaczy to nie tak jak po krajowej spółki cukrowej powstała Krajowa Grupa Spożywcza. Nie tędy droga, panie ministrze. Mam nadzieję, że będzie pan miał czas spotkać się z nami i posłuchać o naszym pomyśle. To jest jedno i drugie ważne pytanie od sadowników. Umawialiśmy się na jedno, to proszę krótko. Przepraszam bardzo. W zeszłym roku była tak zwana dogrywka do tak zwanej modernizacji. Mamy dzisiaj marzec i praktycznie nie zostało 10% wniosków rozpatrzonych, a sadownicy za chwilę powinni sadzić drzewka
i pytanie, co z tym tematem. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Ja trzymam pani pytań. Ale kto ma mikrofon, ten ma władzę. Agnieszka Weger, Północna Wielkopolska, przedstawiciel ogólnopolskiego protestu rolników. Ja mam takie pytanie do panów reprezentujących, oczywiście w cudzysłowie, rolników. Jaką liczną grupę reprezentujecie? I drugie, czy zamierzacie, jeżeli padło dzisiaj na początku mowa o porozumieniu, czy zamierzacie zawrzeć jakieś porozumienie i czy tym samym uzurpujecie sobie prawo do wypowiadania się w imieniu wszystkich rolników, którzy jutro będą protestować? Czyli pytanie do uczestników debaty. Dziękuję bardzo, zapraszam. Jeszcze pańskie pytanie, dobrze? A ja bardzo proszę, chce pan zadać pytanie? Zapraszam pana serdecznie i zaraz będą odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Nazywam się Grzegorz Majewski, jestem rolnikiem z Warmińsko-Mazurskiego, jestem przedstawicielem ogólnopolskiego protestu rolników. Żeby nie robić zbędnego tłumu, w tamtym miejscu siedzi bardzo wielu takich przedstawicieli, kolegów, z którymi razem organizujemy protesty. I pytanie? Oczywiście, pytanie również. Żeby nie było takiego problemu, że każdy z nas będzie tutaj podchodził i zadawał po jednym pytaniu, proszę mi pozwolić zadać pytania od całej grupy. Moje pierwsze pytanie do pana organizatora. Dlaczego przy tym stole siedzi pan Pawlik, prawa ręka wiceministra Kołodziejczaka, członek Agrounii, natomiast Agrounia od czasów dostania się pana Kołodziejczaka. Bardzo dziękuję. Wiadomo o Agrounii. Jest pytanie i proszę kolejne. Pytanie. Nie zorganizował żadnego strajku. Dlaczego przy tym stole siedzi człowiek, który oficjalnie się przyznał do tego, że jest finansowany przez pana Tuska? Teraz poprosimy o odpowiedzi na pytanie. Szanowni Państwo. Dobra. Szanowni Państwo, ja odpowiem na tej pani, bo pytała się, kogo ja reprezentuję, z jaką grupę społeczną i tak dalej. Ja reprezentuję rolników z Podkarpacia i rolników, którzy stoją na granicy, bo z nimi jestem skoordynowany i te przejścia się razem dogadują, kiedy mamy puszczać, jak mamy puszczać te pojazdy. Także reprezentuję tą grupę tutaj wschodnią, bo myśmy najwięcej, szanowna pani, ucierpieli z tego względu na wpływ zbóż i produktów rolno-spożywczych, bo to rozumiałem. Nic nie będziemy podpisywać bez waszej wiedzy i za porozumienie z rolnikami, szanowni państwo. Żeby było zrozumiałe i klarowne. Nie, żebyśmy tu zostali wybrani przez kogoś tam. Nie, my reprezentujemy jak najbardziej was na tej sali i będziemy się porozumiewać. Będzie jakieś rozmowy jak najbardziej konstruktywne, czyli konstruktywne, ale będzie to porozumienie także z wami, szanowni państwo. Proszę, jeśli będzie taka sytuacja, że coś będzie niekorzystne dla was, tego nie podpiszemy. Przynajmniej moja osoba tego nie pisze. Nie wiem, jak koledzy. Przepraszam, dziękuję bardzo. I ja odpowiem, kogo reprezentuję, to wiecie. Powiem tak, jest to grupa Zachodniopomorskiego i protestujemy od września 22 roku. Moment, zaraz oddam ci głos, kolego. Nie przekrzykujmy się. Właśnie my rolnicy musimy szukać porozumienia, a nie szukania dziury całej. 7 razy przemierzyłem Szczecin w protestacyjnych przejazdach przez 2 lata prawie. Wziąłem, jako Władysław Serafin, jestem przewodniczącym Zgromadzenia w Świecku. Kilkuset rolników powierzyło mi ten mandat, więc poza tym reprezentuję jeszcze kilka innych protestów organizowanych przez Związek, między innymi w Pilskim regionie, w Podkarpackim, w innych. Ja po prostu tutaj nie będziemy się obwieszać tytułami, tylko że myślę, że tu wszyscy mamy mandat. A ja do koleżanki, która pytała o to, to bardzo serdecznie koleżankę zapraszam tu, a ja pójdę tam, będę obserwował. Chodź, zapraszam cię, oddaję ci mikrofon i fotel, żebyś ty decydowała. Jeszcze jedno pytanie. Proszę państwa, a tak na poważnie, proszę tutaj, siedzenie po tej stronie, to nie jest tylko przyjemność, zaszczyt, ale też czujemy wagę tego. I to nie jest tak, że my dzisiaj tutaj jesteśmy tylko dla pustoty, ale też dlatego, żeby ten problem rozwiązać, bo widzimy, jaka jest sytuacja.
I panie ministrze, jedna rzecz, proszę, prosimy o konkrety, bo myśmy tutaj przyjechali to porozumienie zawrzeć, ale ja myślę, że odczucia sali są takie, że mamy niedosyt jakichkolwiek pewników i o te pewniki prosimy. Ja pana dam przykład, czwarty raz na czterech spotkaniach pytam o porty i o tą drogę kolejową i czwarty raz nie dostałem odpowiedzi, czyli ludzie niewysłuchani wybiją na drogę. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze odpowiem odnośnie Solidarności Rolników Indywidualnych, które reprezentuję. Proszę panią i proszę państwa, to jest związek, który powstał w 1981 roku. To jest związek, który walczył za polskie rolnictwo, za którego ginęli też ludzie. To jest związek, który dzisiaj tak samo walczy i będzie walczył. Walczył o polską ziemię w Zielonym Miasteczku w 2015 roku. Proszę panią, ten związek reprezentuje największą liczbę rolników i osób, które są związane z rolnictwem. Dziękuję. Proszę pan bardzo. Może odpowiem na temat pytań do mojej osoby w szczególności. Szanowny panie, wystarczy przejrzeć social media od 2018 roku, kiedy Agrounia strajkowała w tych sprawach. I powiem tak, w 2022 roku bardzo dobra sprzedaż cebuli na Ukrainę. Przyjeżdżały do mnie codziennie po 2-3 auta po cebulę, co przywoziło zboże. Zboże w kolosalnych ilościach, to już wtedy zaczął się problem. I wtedy my, jako Agrounia, zaczęliśmy strajkować w Chrubieszowie przez 2 tygodnie. Kiedy wydzwaniałem, prosiłem rolników z każdego regionu Polski, proszę, strajkujcie z nami, to słyszałem taką odpowiedź. Co ty, Pawle, chcesz? Przecież nam jest dobrze, nam dopłacają, jest nasza partia władzy, co ty chcesz? Niech nie fermentu. I widzi pan? I tak to właśnie wygląda, że my działamy od już kilku lat, widząc ten problem już dużo, dużo wcześniej, szanowny panie. I to było przez nas wielokrotnie powielane przez obecnego ministra Michałka, Kiliszaka, również przeze mnie. Dziękuję. Proszę państwa, więc powiem tak. Każdy, kto siądzie po tej stronie, staje się stroną dla pozostałych i musi pani to zrozumieć. Tak jest, pani już jest po innej stronie. Tak to się dzieje, tak to się dzieje, tak to się dzieje, proszę bardzo. Nie targujmy się, kto był pierwszy, bo ja rok czasu odsiedziałem za Solidarność i mogę spytać, gdzie byli odważni, którzy dzisiaj są odważnymi z tamtego czasu. Tak było w tamtym czasie. Jeżeli chodzi o pana Pawlika, to właśnie dlatego nie siedzi tu po Łodziejczach, bo jest już po drugiej stronie, on jest ministrem. Siedzi pan Pawlik, który reprezentuje to środowisko, które rzeczywiście wiele czasu przed wami wyszło na barykady i strajkowało. Taka jest prawda. Dzisiaj najłatwiej każdemu zarzucić jest brak reprezentatywności. Przestrzegam spryciarzy cwaniaków przed tym. To tylko was podzieli. Macie pewną reprezentację tutaj. Można ją uzupełnić, ale nie grajcie na to, żeby ich rozbić i podzielić, bo z tego nic nie będzie. Żadnego rozwiązania. Będzie nieszczęście i problem dla rolników. Każdy, dzisiaj jest w kraju około 400 protestów. Każdy z tych protestujących zgłosi się tu i powie do pani to samo z innego protestu, co pani mówi dzisiaj do tych ludzi tu siedzących. Tak, na tym polega ta filozofia, a więc przestrzegam przed tym. Nie ma idealnej, dobrej reprezentacji. Według mnie na dzisiejszy czas ta reprezentacja razem z panią jest niezłą, nie idealną, ale niezłą reprezentacją. Nie próbujcie jej rozbić, bo naprawdę będzie ciężko i żaden problem nie zostanie rozwiązany. Tylko stąd, że widzimy się na każdym spotkaniu pana premiera. Idzie pan w ramię z ministrem. To jest ocena, to nie jest pytanie. Bardzo proszę, widzę, że ma pan pytanie. Daję panu szansę, żeby je zadać. Proszę spojrzeć na kolegów, poprosili pana, więc proszę je zadać. Więc moje pytanie jest, skoro wy wiecie już od takiego czasu, dlaczego ani pan, ani minister Kołodziejczak nie współpracuje z nami tak, jak powinien i nie... Pierwsze pytanie, tak? Nie jest po naszej stronie, pomimo tego, że cały czas mówi, że jest rolnikiem i stoi po naszej stronie. Kolejne. Identyczne pytanie do pana ministra.
No od 3 miesięcy słyszymy, że wy nas popieracie, że wy jesteście po naszej stronie i od 3 miesięcy nie zrobiliście zupełnie nic. I pytanie? Kolejne pytanie. Panie ministrze, wprowadza pan po raz kolejny opinię w błąd, ponieważ hodowla w naszym kraju znika dlatego, że koszty tej hodowli są tak wielkie, że przestaje się to być dla nas opłacalne. Dokumentacje, biurokracje, przepisy związane z ASF-em i innymi rzeczami dobrostanowymi. Dokładnie, oświadczeń. Dlaczego nie potraficie tego uprościć? Dlaczego w komisji, przewodniczącą Komisji Dobrostanu Zwierząt została pani Tracz, która jest aktywistką działającą przeciwko jakimkolwiek hodowli? Dlaczego ta pani robi ustawę o likwidacji zwierząt futerkowych, w której zapisuje, że będzie to przykład dla likwidacji kolejnej hodowli? Bardzo dziękuję i zapraszam pana na kolejne pytanie. To za chwileczkę pan dołączy swoje. Dobrze? Damy szansę panu Maciejowi, ale naprawdę dajmy szansę też innym. Zapraszam pana tutaj. Proszę z nami zostać. Kolejne pytanie. Dzień dobry, panie ministrze, do pana takie 3 szybkie pytania. Pierwsze pytanie, generalnie wszystko się będzie kręcić wokół ewentualnych rekompensat. Pierwsze pytanie, jak bardzo zaawansowane są rozmowy z resortem finansów i jakie tam są, o jakich sumach rozmawiamy? Drugie w sumie pytanie o metodykę wyliczenia ewentualnych kwot rekompensat. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Jeszcze pan Dariusz Woźniak. Zapraszam państwo. Dzień dobry. Jestem rolnikiem w Minierale Ciąż. Posiadam nieduże gospodarstwo rolne. Strajkuję, manifestuję, jeżdżę na blokady. Mam takie jedno pytanie. Bo za chwilę pójdziemy w pole, za chwilę będziemy nie mieli czasu. Jesteśmy zdeterminowani. Czy w ogóle rząd myśli o tym, żeby nam pomóc? Czy próbuje przeczekać tą sytuację i przeciągnąć w czasie i może to się samo rozwiąże? A drugie pytanie moje jest, czy jutro kolejne są to blokady zapowiedziane? Czy rząd planuje znowu pacyfikować tych rolników pałami, gazem i nie wiem, przepychać ich na drodze? Dziękuję. Ja może tak w ciekawości odpowiem na to pytanie kolejny raz panu. Wie pan, bo pan pyta, dlaczego byłem na spotkaniu. Bo mnie bardzo zależało na tym. Bo wie pan co? W 2018 roku pan premier Mateusz Morawiecki otwierał obwodnicę we Wrześni. Wcześniej pisaliśmy do niego wiele pism. Prosiliśmy o spotkanie z rolnikami strajkującymi. Nie było żadnej odpowiedzi. Kiedy pojechaliśmy, kiedy on otwierał obwodnicę miasta Września, prosiliśmy też o spotkanie. To nas policja powykręcała ręce i koło dzieciaka Michała wyniosła do radiowozu. Takie były wcześniejsze spotkania z premierami. Teraz, kiedy trwała kampania wyborcza, organizowałem, w której też byłem organizatorem tej kampanii, Michała Koniczaka. Doprowadziłem do spotkania z premierem Donaldem Tuskiem w biogazowni, w gospodarstwie rolnym pana Derdy pod Śródmieściem Wielkopolskim. I zadałem panu premierowi Tuskowi takie pytanie. Panie premierze, jak pan się zaopatruje na dalsze losy tego rolnictwa? Jak będzie pan do tego podchodził? Spojrzał na mnie i powiedział, wiem co straciłem. Nie zamierzam powiedzieć tego błędu. Stąd odpowiedź moja brzmi. Dlatego tak bardzo zależało mi na to, żeby doprowadzić do spotkania rolników, również pana, bo pan też na tych spotkaniach był i pan zasiadał przy tym stole. I razem przy stole mówiliśmy to, o co uzgadniliśmy. A wie pan, co mnie najbardziej bolało? Że pan wychodził do mediów po spotkaniu i mówił całkowicie coś innego. Dziękuję. Panie ministrze, były konkretne pytania do pana, bardzo proszę. Jeśli chodzi o to pytanie związane tam z określonym finansowaniem przedsięwzięcia zgłoszonego do agencji, są prezesi agencji, proszę chwilę później do mnie podejść, porozmawiamy z prezesami agencji, udzielę panu odpowiedzi, czy w formie pisemnej, czy się umówią z panem, żeby te rzeczy wyjaśnić. Oczywiście, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, to ja już na ten temat się wypowiedziałem. Następnie, jeśli chodzi o rozmowy z Ministerstwem Finansów, to zostawiłem na koniec. Prowadzimy te rozmowy i one nie są na etapie uzgodnień.
I też myślę, że powinniśmy je jeszcze na pewno do końca marca w jakiś sposób uzgodnić tak, żeby była jednoznaczna decyzja ministra finansów akceptowana przez pana premiera. Także będziemy to robić w uzgodnieniu z poszczególnymi branżami. Że jeśli mówimy o zbożu, rozmawiamy z branżą zbożową, jeśli mówimy o innych obszarach, pracujemy według takiego ujęcia poszczególnych związków branżowych. Rząd, proszę Państwa, myślę, że rząd poważnie traktuje i te obecności, te spotkania premiera Tuska, spotkania czterogodzinne każde i taka rozmowa, myślę, że bardzo odpowiedzialna. Ci, co byli, chyba mogą to potwierdzić. Także to nie jest tak, że rząd lekceważy. Rząd wsłuchuje się i premier chce tę sprawę rozwiązać. Jedno pytanie w takim razie. Dlaczego do kontyngentu są brane lata wojenne, kiedy granica została całkowicie otwarta? I tutaj przypadek kukurydzy. 2021 rok do Polski wjechało 5,9 tysiąca ton. Rok 2022 1 848 tysięcy ton. Jest taki przeskok, jest taka ogromna różnica, że lata wojenne absolutnie nie mogą być brane pod uwagę do tego kontyngentu. Dziękuję. Granica już była całkowicie otwarta. Dziękuję panie Andrzeju, zapraszam. Andrzej Dziadek, rolnik z gminy Medyka. Ja mam kilka takich spraw, ale może zacznę od tego, od takiej kwestii, że właściwie tu słyszę rozmowy, ale takie o Zielonym Ładzie, ale tak naprawdę te rozmowy dotyczą takiego wierzchołka góry lodowej. Pod spodem, proszę Państwa, jest tak, kwestia uprawy, zakazu uprawy roślin genetycznie modyfikowanych. Przyjeżdża z zagranicy soja genetycznie modyfikowana. Za granicą są uprawiane zboża, kukurydza. Zakaz uprawy, stosowania w uprawie neonikotynoidów w zaprawie. Zakaz stosowania środków ochrony roślin. Przyjeżdżają rośliny z zagranicy, w których są stosowane te środki. Wszystko jest ok. Dyrektywa azotanowa, ograniczenie w ilości, w terminach, rodzajach stosowania nawozów, za granicą tego nie ma. Przepraszam jeszcze. Pytanie jest takie, konkludując to. Dlaczego Unia Europejska chce zniszczyć polskie rolnictwo? Czy chodzi tylko o rynek zbytu, żeby produkty zbożowe z Ukrainy, z Rosji, z innych krajów tutaj wpływały do nas? No tak to na dzisiaj, proszę Państwa, wygląda. Bo to tutaj to mówimy, to jest takie pudrowanie, a pod spodem naprawdę my po prostu nie jesteśmy konkurencyjni, bo nie możemy być konkurencyjni, mając tysiące różnych rozporządzeń wydanych w Unii Europejskiej i następnie przez polski rząd. Tego się nie da przeskoczyć. Jest to nie do przeskoczenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam pan Mateusz Wojtak. Panie ministrze, ja pytanie do pana. Rolnik aktywny, coś panu tu na pewno mówi. Szybko. Kiedy, czy będzie, czy nie będzie. Ja panu powiem na moim przykładzie, na przykładzie mojej gminy. 1900 wniosków o dopłaty bezpośrednie, 320 aktywnych rolników, którzy faktycznie produkują. Będzie coś z tym zrobione, czy nie będzie? Szczerze i proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz. Bawrzyło Mariusz, organizator protestów na Głowica, Zielone Miasteczko. Panie ministrze. 3 razy my się spotykaliśmy. W niedzielę rozmawialiśmy telefonicznie. Czy już możesz, ministrze, czy jeszcze nie? Czy jeszcze będziemy musieli czekać? Ale mam nadzieję, że już rozwiązania jakieś znalazłeś. Dopłaty do zbóż, dopłaty do oleju napędowego, te 2 złote. Te porozumienia, co my pisaliśmy, co w końcu my nic nie napisali, bo ty, ministrze, nic nie mogłeś. Druga rzecz. I jesteśmy 36 dni w Nagowicach, stoimy non-stop. I pytanie, ile musimy jeszcze stać, żebyś ministrze już mógł? Jeśli powiedz, bo ja pojadę do Świętokrzyskiego i skończę i muszę powiedzieć. Stójcie jeszcze drugie 36 dni, wtedy mogę mógł. Drugie pytanie, ostatnie. To już trzecie. Proszę uświadomić pana doktora Plewę, bo wczoraj przyjechał do nas na posiedzenie Izb Rolniczej, pierniczył, że po prostu protesty nie są słuszne i nie idzie nic. Dziękuję panu minister Kowalski, że będzie też panelu, czy to pytanie. Proszę go uświadomić, co to Zielony Ład i co to jest zboże z Ukrainy. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Kowalski.
Dzień dobry Państwu, Kusi jest Tadeusz, rolnik z Podkarpacia, podkarpackiej gminy Błażowa. Jako uczestnik strajku rzeszowsko-łuczyńskich chwała Panu później wcielony do wojskowych obozów internowania. Ja mam takie porównanie, Panie Ministrze, że jaka różnica była między 40 lat temu, że temperatura była minus 15, a teraz jest plus 15. I te rozmowy prowadzą do zmiękczenia materiału, bo za chwilę chłopy muszą jechać w pole, siać i przypuszczam, że to tak. Ale teraz przejdźmy do konkretu. Chodzi mi o trzy sprawy. Pierwsza sprawa, nie zmienia się reguł w trakcie trwania. Chodzi mi o podpisanie porozumienia o silosy na zboże, co tamtego roku było. Teraz trzeba warunki zabudowy. Druga rzecz, jestem hodowcą bydła mięsnego i mlecznego. Takie głupie przepisy, że ja muszę prowadzić ewidencję, gdzie ja pasę na którym kawałku, mało tego, muszę siedzibę spada i codziennie, gdybym tak przepędzał, muszę przemieszczenie robić. A trzecia sprawa, proszę Pana, chodzi mi o te drogi, bo też poniżej 300 sztuk. Wie Pan, ja mam około 30 kur. I też muszę prowadzić ewidencję, ale mam też dwa koguty. A najgorsze to, że jeden kogut do sąsiadki idziemy. Ale mam dwa. Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan, tak, zapraszam. Marzena Walia z powiatu Dąbrowskiego. Panie Ministrze, jedną zasadniczą odpowiedź i pytanie. Proszę powiedzieć, kiedy się to skończy? Chcę jutro wyjść do rolników jako protestująca, jako organizująca. Chcę oddać odpowiedź. I dać odpowiedź przede wszystkim naszym kobietom. Kiedy wreszcie nasze chłopy będą z nami w domu siedzieć, a nie na granicy, na protestach. Panie Ministrze. Pytanie było od Pani, kiedy wreszcie skończą się protesty, tak? Tak to... Proszę Państwa, no myślę, że dojdziemy do porozumienia i po to między innymi przede mnie widzieli, przyjechałem do pana Kondrowa, żeby właśnie była Wigilia w domu. Byłem także drugim razem, czy trzecim razem, zawsze pan był na protestach i no, spotykałem się z takim przyjęciem, gdzie było z twojej strony dużo troski o sytuację w rolnictwie i chciałem to publicznie powiedzieć. Jeśli chodzi o sprawę, no ja wiem, że są pewne problemy związane z przepisami. Takie są przepisy, dużo rzeczy żeśmy uprościli i bardzo o to dziś rozmawiamy ciągle w agencji, co uprościć, żeby jak najmniej, jak najbardziej zmniejszyć obciążenia administracyjne dla rolników. To jest naprawdę pewien taki nasz kierunek. Jest dzisiaj także z panami prezesami Agencji Restrukturyzacji na ten temat, o którym rozmawiali. Jeśli chodzi o pytania te szczegółowe, postaram się na nie odpowiedzieć drogą korespondencyjną. Natomiast ja kolegom z Nagłowic, w których też byłem, będę, myślę, że dojdziemy do porozumienia, bo nie ma innej formy rozwiązania problemów jak porozumienie. Ja deklaruję, że uczynię wszystko, aby także przekonać i Ministerstwo Finansów, i resort, i wiele rzeczy, i także pana premiera, wiele rzeczy biorę na siebie, choć, no bo, a to nie jest tak, że minister rolnictwa jest sam kompetentny podjąć decyzję. Oczywiście ja rozumiem i potrzebę odwagi, o której mówił pan przewodniczący Barasz i tą odwagę mam, jeśli czego nie obawiam i z pełną determinacją przedstawiam problemy rolników i myślę, że zostaną one w sposób właściwy rozwiązane, bo to jest nie tylko problem także Polski. To jest problem szerszy. O tych sprawach mówiłem w sposób taki jednoznaczny na spotkaniu ministrów rolnictwa krajów członkowskich i myślę, że ten głos nas także zdecydował o tym. I miałem także telefony, które dziękowały premierowi Tuskowi za podjęcie w sposób tak zdecydowany tych rozwiązań, jeśli chodzi o Zielony Ład. Niektórzy mówili, że nie spodziewali się, że na takie ustępstwa może pójść Komisja Europejska.
I to jest osiągnięcie polskich rolników, to jest osiągnięcie rolników europejskich i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze zmian. Panie ministrze Balasz, nie była pana na obchodach 40-lecia śmierci Piotra Bartoszcze. Nie życzę takich tragicznych, coś naszło scen, co to wekły zresztą, że obchodzimy. Pytanie do pana Balasza. Jeszcze krótkie, tak, żeby pamiętam, żeby to się tak nie zakończyło. Bo ja byłem, gdzie była rzucana kostka po obydwu stronach, gdzie było co do... Tak, pamiętamy to także z lekcji, ale pytanie. Fundusz odłożeniowy rolnictwa, bo mamy wysoki poziom rolnictwa, rozwinęły się hodowle, rozwinęły się gospodarstwa pobrane, ale niestety ceny spowodują dumpingowe, upadek gospodarstw, no i to się tragicznie skończy. Oni nie zejdą z dróg, mówię jak jest. Dziękuję. Pani minister Janowski, zapraszam. Polemiki później, dobrze? Najpierw pozwólmy zadać pytanie. Pan już zadawał pytanie. Ja chciałem przypomnieć, że zadałem pytanie na temat rolnika aktywnego, tak? Tak. Dobrze, dziękuję. Tak, odpowiadam dzisiaj. Tak, pan obiecuje, że w tym roku będzie ustawa o systemie dzierżawy, która będzie porządkowała także sprawy związane z dzierżawą, z aktywnym rolnikiem, żeby zapewnić pewne, także pewne możliwe utrzymanie pewnych korzyści dla tego rolnika, który wydzierżawia swoją ziemię i dla tego rolnika, który będzie dzierżawił. To musi być uregulowane, dlatego że wiemy, że z części możliwego wsparcia nie otrzymuje tego ten rolnik, który na tej ziemi pracuje i dzierżawa musi być przeprowadzona w sposób odpowiedzialny, ale także z zachowaniem praw własności. Bo jeśli ktoś wydzierżawia swoją ziemię i także musi być warunek, że jeśli się wydzierżawia ziemię i się robi pod nią inwestycje, to wypowiedzenie musi być z określonym wyprzedzeniem na parę lat w zależności od umowy, żeby nie było takiej sytuacji, że z dnia na dzień rolnik, który ma podjął pewne inwestycje, ma inwentarz, otrzymuje wypowiedzenie dzierżawionej ziemi. W pełni zgoda, to musi być uregulowane z bardzo przejrzystymi, jasnymi zasadami. Proszę Państwa, ja jedno momencie. Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie dotyczące obecności na rocznicę śmierci Piotra Bartoszcze. Ja podpisywałem to porozumienie bydgoskie, uczestniczyłem w tym strajku i na wszystkie zaproszenia, jakie dostaję stamtąd, zwłaszcza od Krzysztofa Danowskiego, ja zawsze jeżdżę. No trudno, żebym był na rocznicy, na którą, co do której obchodów nikt mi nie dał znać. Jak bym wiedział, to pewnie bym pojechał, bo wielokrotnie w tamtym terenie byłem. Pamiętam Piotra, pamiętam ten trudny strajk. Ten strajk, który de facto doprowadził do rejestracji Solidarności Rolniczej. Tak to się wtedy odbyło. A więc trudno jest być na uroczystościach, o których się po prostu nie wie. Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę serdecznie podziękować rolnikom, którzy stanęli do obrony polskiego rolnictwa. Bo broniąc rolnictwa, bronimy Polski, bo rolnictwo jest podstawą zdrowej ekonomii. Dlatego wielkie uznania i podziękowania. A teraz krótka refleksja. Jako szef Związku Solidarności Rolniczej chcę przypomnieć, że byliśmy podobnie jak wy na barykadach. Robiliśmy blokadę pod Mławą w obronie mleczarstwa. Wysłano na nas wojsko. Czy wiecie? Ale nie ustąpiliśmy. Wywalczyliśmy fundusz na rozwój rolnictwa, mleczarstwa i dzisiaj jest to jedyna dziedzina w polskich rękach i w formule spółdzielczej. Dziękuję wtedy tym, którzy mnie i nas wspierali. Ja tą walkę ministrowi i szefowi związku proszę podwójnie czas. I oto sobie... Nie chcę to przypominać, ale nasze twarde boje, twarde. Co dało? Że mamy 40% rynku cukrowego. Inaczej Niemcy wykupiliby, a to mi powiedział Peter Baron, 100% polskiego przemysłu cukrowniczego. Ale też stanowczo działaliśmy i ja osobiście. Truli mnie na oczach całej Polski, bo miałem odwagę przeciwstawić się tym wielkim grupom kapitałowym i politycznym. I dzisiaj te grupy kapitałowe i polityczne niszczą rolnictwo, nie tylko polskie, ale i unijne. Szanowni Państwo, dlaczego?
bo im tańsza żywność i gorsza, to są pieniądze na te rozmaite bzdety produkowane przez rozmaite firmy. Taka jest logika współczesnej wspólnej polityki. Panie ministrze, naprawdę, proszę o pytanie, te dwa rzędy, to co druga osoba to były minister, więc dajmy szansę, żeby chcieli zadać te pytania. To za chwilę, proszę. Nie, pytania nie mam, ja mam krótką definicję do pana. Rolnik i pytanie. Rolnik orząd, to nie pół. Gdzie patrzy? Na stopy czy końca bruzy? No, minister. Ja też to pamiętam, także bardzo dziękuję. Już nie o to pytałaś. Proszę państwa, patrzył końca bruzy i wtedy równo orząd. A Unia Europejska patrzy pod stopy, słuchajcie, a co będzie tam, to już nas nie obchodzi. Dlatego mój pomysł na rolnictwo jest następujący. Wspólną politykę zachowujemy jako ramy, ale poszczególne państwa wypełniają te ramy narodową polityką rolną, bo najlepiej się znamy na tym, kiedy siać, kiedy orać i zbierać. Nie ma już tam biurokrata z Brukseli mówić właśnie, co mamy robić w Polsce. To jest uwłaczające dla rolników. Tylko schematy, te liczby tam. Proszę pani, w Nojowice tylko można wyjść do 30 listopada. I na Żoławach jest to szczególnie trudne. To już dzisiaj było. Bardzo serdecznie. Proszę spojrzeć, tu jeszcze mamy pytania. Dziękuję. Nie, za chwilę te osoby, które nie zadawały. Panu dodam czas. Zapraszam. Pani Jan, panowie, zapraszam i dajmy szansę jeszcze uczestnikom. Jan Boczek, ja obserwując dzisiejszą debatę, ale również całą sytuację, zastanawiam się nad jednym i tutaj mam pytanie do pana ministra. Czy pracują dzisiaj dwa równoległe zespoły mające na celu rozwiązanie dwóch różnych tematów? Bo pierwszy temat dotyczy sytuacji bieżącej, zupełnie innej od tego, o czym większość dyskusji tutaj jest, dotyczących tematów strategicznych. W pierwszej kolejności nie można mieszać dzisiaj debaty dotyczącej nadwyżki i nadprodukcji rolniczej w Europie i na świecie z tematem długofalowym, tym, co jest zapisane w Zielonym Ładzie, który był konsultowany w rzeczywistości 10 lat temu. Tylko bardzo często nasze instytuty do tych konsultacji nie były zapraszane. I teraz jedna z podstawowych elementów, czy w najbliższym czasie w polityce rolnej Polski będzie zapis, że 3 do 5% będzie przeznaczane na projekty innowacyjne, wdrożenia projektów innowacyjnych, w szczególności w przetwórstwie rolno-spożywczym. Ponieważ jak dzisiaj możemy konkurować na międzynarodowym rynku przetworami produkowanymi starymi technologiami. Jeżeli nie będziemy realizować właściwych projektów innowacyjnych, trudno, żebyśmy za 5-10 lat byli konkurencyjni. Od dłuższego czasu większość środków rolniczych idzie na dopłaty bezpośrednie, bardzo mały element środków idzie na dopłaty inwestycyjne, kredyty obrotowe, bo no, nie powiem, ale no, myślę, że warto powiedzieć. Idiotyzmem było finansowanie inwestycji w grupach producenckich, które nie otrzymały kredytów obrotowych. Dziękuję. Jeszcze jutro na panelach także będzie o innowacji. Zachęcam i zapraszam. Pan Grzegorz Majewski pyta. Mam przygotowane jeszcze 4 pytania, ale zadam już tylko jedne. Nie będę pytał o wysokie koszty produkcji związane z tym nierolniczym Zielonym Ładem. Nie zadam również pytania odnośnie nieszczelnego tranzytu oraz tej niezdrowej żywności, która jest w naszych sklepach, z zapytaniem, co do tej pory zrobiły służby, bo niestety wydaje mi się, że znam odpowiedź na to. I zadam pytanie. Natomiast pytanie, które chcę zadać, to jest bardzo proste. Jakie porozumienie chce pan dzisiaj napisać, podpisać z rolnikami, skoro do tej pory nie podał pan żadnego rozwiązania? Czy wstydzi się pan tych rozwiązań, żeby je podać tutaj na tej szerokiej grupie? Jest teraz tu i tak nieliczna ilość rolników w skali całego kraju, natomiast reprezentujemy naprawdę praktycznie cały kraj. Notujemy pytanie. Proszę podać nam te rozwiązania i my tutaj w bardzo szybki i prosty sposób je ocenimy. Mam nadzieję, że ocenimy je brawami. Natomiast moja obawa jest taka, że ocenimy je zupełnie inaczej. Dziękuję. Pani, która siedzi przy tym stole, jeszcze kilka osób uczestniczyło w wielu rozmowach dotychczasowych z udziałem pana ministra i pana premiera. I te rozmowy nie zakończyły się żadną puentą, żadnym porozumieniem
i żadna ze spraw de facto nie została rozwiązana. I tym państwu to generalnie pasowało. Natomiast dzisiaj, jak jest w tle taka możliwość, że wokół niektórych spraw, wszystkich nie rozwiążemy, ale warto te, o których zresztą tutaj koledzy mówili, dotyczy to przede wszystkim Ukrainy i granicy. Warto w tej sprawie szukać porozumienia, to widzę wśród tych osób duże zaniepokojenie, że do tego, że w tych sprawach może dojść do porozumienia. Proszę Państwa, rolnicy potrzebują tego porozumienia. Rolnicy potrzebują bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o rynek rolny, przede wszystkim o relacje z Ukrainą. Jeżeli tego nie rozwiążemy, to żadna interwencja, żadna ilość środków budżetowych niczego nie rozwiąże, bo my będziemy interweniowali de facto nie na naszym rynku, a na rynku ukraińskim. I oczywiście nikt żadnych tajemnic by nie robił, nie będzie robił ewentualnie z tego porozumienia i ono, jeżeli by zostało podpisane, to tu by było przed Państwem zaprezentowane. To nie byłaby żadna tajemnica. Jeżeli Pani tu siadła, to oczywiście będzie Pani uczestniczyła, jeżeli dojdzie do tej rozmowy i tych negocjacji z ministrem. No, więc ja, widzicie Państwo, nie, bo Pani nie zależy na żadnym porozumieniu. Niektórym tutaj zależy po prostu na tym, żeby do żadnego porozumienia nie doszło. I nie występujecie w interesie rolników. Taka jest prawda. Proszę Państwa, ja odbyłem mnogie negocjacje, rozwiązywałem problemy nie mniejsze od tych tutaj. Tutaj jeden z uczestników powiedział, że negocjowałem z Unią wejście do Unii. Proszę Państwa, ja nie negocjowałem. Ja przygotowałem stanowisko negocjacyjne, które zakładało pełne dopłaty od pierwszego momentu od wejścia do Unii i wtedy w Unii urzędnicy czy komisarze wpadli na pomysł, że nie otwarli negocjacji w obszarze rolnictwa, bo były wybory i liczyli na to, że opcja, którą ja reprezentuję, przegra i już nie będzie problemu z Balaszem i z negocjacjami. Taka jest prawda. To jest prawda o tych negocjacjach. Tak one wyglądały. Proszę Państwa, naprawdę rolnicy są w dramatycznie trudnej sytuacji i ci, co strajkują szczególnie, nie grajcie na ich interesach, bo to jest nie w porządku wobec rolników. A teraz pozwoli Pan, że ja odpowiem ad vocem, bo ocenił mnie Pan niesprawiedliwie. Dlaczego dzisiaj krzyczymy? Dlaczego nikogo z nas nie dopuściliście do stołu? Do jakiego stołu? Tutaj do tej debaty. Proszę Panią. Dlaczego zawsze, jeżeli są spotkania z premierem, my musimy krzyczeć, żeby przedstawiciele ze wszystkich praktycznie województw pojechali na to spotkanie? Jest to samo. Nie chcemy się kłócić. Jak Pani mówiła, byliście obecni. Jeszcze raz mówię, z nich nic nie wynikało. Ja uważam, że dzisiaj jest szansa, żeby uruchomić proces dogadywania się, żeby to, co jest najgorsze dla rolników, a więc rynek rolny i konkurencja na tym rynku, ta konkurencja nieuczciwa ze strony Ukrainy została zablokowana. Nie przeszkadzajcie w tym. Panie ministrze Balasz, niech pan nie mówi tak o nas, że już do niczego jesteśmy i nie potrafimy negocjować. Bo układanka to była przez pana ministra Kołodziejczaka i przez pana Filipka, po prostu ludzie byli tam zaproszeni, nieczęsto też nas wymienieni. Jeśli byliśmy na obradach w Sosinie u pana Wiesława Gryna, był porządek, panie ministrze, czy nie był? Ale jak się zbiera ludzi, czasami nie wiadomo skąd i co, to wychodzi to w ten sposób, jak teraz wychodzi. Ja pytam, panowie, czy podpiszecie dzisiaj jakiekolwiek porozumienie? Jeśli podpiszecie, to nie wiem, czy weźmiecie to brzemię dzisiejszych strajków i jutrzejszych. Ludzie są w Polsce bardzo, bardzo mocno zdenerwowani. I wy o tym wiecie. Mówimy tutaj już 2 godziny i nie ma żadnych odpowiedzi na pytania, które panu ministrowi zadaliśmy. Panie ministrze, które? 8 żeśmy spotkań przebyli. Ma pan jakieś odpowiedzi dla nas? Ma pan dla Polski odpowiedź, co będzie z rolnictwem w Polsce? Czy będzie zaorane? Czy będzie się rozwijało? Daj mi szansę jeszcze zadać pytania, ale proszę pana, koledzy też chcą zadać pytania. Zachodniopomorskiego z
rolnikami wszystkimi tutaj, co siedzą, zawsze uczestniczyłem w rozmowach. Pierwsze protesty, które zaczęliśmy w Zachodniopomorskim 24. I do Wiesia dzwoniłem, i do Romka, i z Arturem rozmawiałem, i z Tomkiem rozmawiałem. I mógłbym tak wymieniać i z Andrzejem ostatnie dwa spotkania. Gorąca prośba o pytanie. Zapisał się pan do formuły pytań. Nie potrafimy negocjować. Zapisał się pan do formuły pytań, więc trzymajmy się tej formuły. Proszę mi dać powiedzieć. Proszę mi dać powiedzieć, skończę i już więcej się nie będę odzywał. Zaczęliśmy w tamtym roku protestować. Wywalczyliśmy w Szczecinie te wszystkie pomoce, które były. Potrafiliśmy rozmawiać. I tylko z panem Filipkiem protestowaliśmy i z panem Wiesławem Grynem w całej Polsce. I to trzeba docenić. A nie dzisiaj jest reprezentacja rolników i wszystkich protestów. Skąd ta reprezentacja się wzięła? Ja się pytam. Kto was tutaj mianował? Dobrze, dziękuję za pytanie i zapraszam. Ale momencik, ja tu chcę się odnieść. Proszę państwa, pan tu obecny Warna był u mnie dzisiaj przed tymi rozmowami. Oczywiście bardzo chciał i zupełnie nic mu nie przeszkadzało uczestniczyć w tych rozmowach i siedzieć za tym stołem. Ja panu Barnie odpowiedziałem tak, pewna reprezentacja jest tutaj, ale to nie przeszkadza, żeby pan Barna uczestniczył w negocjacjach dotyczących porozumienia. I to mu zaproponowałem. A on powiedział, że jeżeli go do tego stołu nie dopuszczę, to będzie awantura. Nie, proszę pana, tak się nie robi. Zadajmy pytanie panowi polemikę, może potykacie, dobrze? Panie ministrze, nie było tak. Było tak. Nie, pan powiedział, że po wszystkim będę mógł usiąść z wami do negocjacji. Nie, tak powiedziałem, że... Ale to nie o to chodzi. Że jak ja cały czas byłem, to troszeczkę nieładnie, tak wykluczać, bo nie poszedł. Że będzie pan uczestniczył rolnikami w negocjacjach dotyczących porozumienia. Gorąca prośba. Ja reprezentuję również województwo zachodniopomorskie. Nazywam się Jan Mac, mieszkam w miasteczku powiatowym Łobez. Pozdrawiamy tu panią redaktor. Panie ministrze, ja z tematem następującym. Ja jestem rolnikiem oczywiście towarowym, dużym gospodarstwem rolnym, opartym o gospodarstwa rodzinne, własne i również zajmujemy się przedsiębiorczością. Taką szeroko pojętą przedsiębiorczością, zresztą serdecznie zapraszam na moje gospodarstwo. I zajmujemy się również skupami zbóż. I na dzień dzisiejszy jestem w posiadaniu ponad 60 tysięcy ton zboża pochodzenia ziemi łobeskiej, ziemi gryfickiej, ziemi stargarskiej i tak dalej, i tak dalej. I proszę mi powiedzieć, co takie podmioty jak mój mają dzisiaj, jaką państwo dla nich przygotujecie ofertę. Krótko mówiąc, nie jesteśmy w stanie sami sobie z tym poradzić. Po prostu nie ma takiej możliwości. Zatem bardzo proszę w imieniu własnym oraz wszystkich tych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w bardzo podobnej sytuacji i my nie jesteśmy importerami ze wschodu. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę jeszcze pana i zamykamy z... Rolnik z Podkarpacia z ponad 50-letnim stażem w rolnictwie, gospodarstwo tworzone od łyżki miski. Ja taki, taka konkluzja. Panie ministrze, wiedział pan, z kim pan szedł do władzy? Przede wszystkim. Wiedział pan wszystko wcześniej, co było źle, jak było źle, co trzeba poprawić. Jak pan nie wiedział, to pańscy koledzy wiedzieli. Proszę pana, to jest dziś odpowiedzialne. Pan z tym wieku, jeśli się pan podjął tej funkcji służebnej, bo minister to jest służebna funkcja, to chyba pan wie, gdzie pan idzie. Ja i pytanie, dobrze? No, ja do tej pory, proszę pana, słucham pana na wszystkie strony. I ja żadnych konkretów od pana nie usłyszałem. Żadnych konkretów. Czy jest problemem na pół roku zatrzymać import zboża z Ukrainy? Nie jest problemem, proszę pana. Nasz rynek się obroni, a ja panu mówię, że się obroni. A pytanie? Niemiecki rynek się obroni, bo ma udział, rolnicy mają w przetwórstwie. My nie mamy udziału w przetwórstwie, ale mamy natomiast zboża lepsze, zdecydowane, zbadane i pewne. I nasz rynek się obroni przez pół roku. To był definitywnie, jak pan doszedł do władzy, jak pan dzierży władzę, zamknąć granice, przedłużyć i teraz spokojnie rozmawiać.
Ja wiem, że pan jest bardzo spokojnym człowiekiem, inteligentnym, ale co z tego wypływa? Proszę pana, rolnicy są... Prośba o pytanie, dlaczego to jest... Powiem raz głos i więcej nie będę. Proszę pana, rolnicy są zdeterminowani. Pan uważa, że nas to nie kosztuje zdrowia? Proszę pana, czas leci, musimy wyjechać w pole, proszę pana. To nie jest, kurwa, pan się z nami robi żarty, proszę pana. Jeśli się pan podjął funkcję, nie się podjął do dymisji. I weźmie sobą swój dzieciaka, niech przyjdą inni ludzie młodsi. Będziemy o tym wymagać. Pytamy pan. Dziękuję bardzo. Pan Wystaw i panowie zamykamy się. Ja zapraszałam państwa, kto chciał... Panie ministrze, Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Panie ministrze, straszycie nas wojną. Prosicie, żebyśmy pomagali Ukrainie. Polski naród to zrobił. Ale komu pomagacie teraz? Oligarchom, ekoterrorystom i ewentualnie zachodnim rolnikom, którzy wyprodukowali zboże i inne płody rolne na terenie Ukrainy. Komu my pomagamy? Proszę państwa, spotkaliśmy się, panie ministrze, już tyle razy. Prosił pan o nasze podpowiedzi. Odpowiadaliśmy. Nie słyszymy żadnych rozwiązań. Panie ministrze, kiedy będą rozwiązania? Jak można podpisać dzisiaj porozumienie, jak pan minister przed chwilą powiedział, że będzie przekonywał ministra finansów i premiera, żeby dał pieniądze? Proszę państwa, nie można nic podpisywać, jeżeli nie ma żadnych pieniędzy, nie ma żadnych gwarancji. Proszę państwa, jeżeli chcieliście w rządzie zmienić, przejąć telewizję, przejąć sądy, zrobiliście to w ciągu kilku dni, a w rolnictwie nie chcecie pomóc i nie pomożecie. Bardzo dziękuję. Czy też chce pan zadać? Ja upraszam o pytanie konkretne. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan pytanie i panowie dopowiadają. Tomasz Ognisty, Solidarność Rolników Indywidualnych. Panowie ministrowie, posłowie, prezesi spółek Skarbu Państwa, koleżanki i koledzy rolnicy. Dwie godziny siedzimy i obserwujemy, co się dzieje. Nie pasują. Ci, bo mają małą reprezentację, nie pasują. Tamci, bo mają małą reprezentację. Ci zrobili tyle protestów, tamci zrobili tyle protestów. Inni zrobią może jeszcze 3 protesty więcej. Przepraszam, koledzy i koleżanki rolnicy. Jesteśmy przedstawicielami polskiej wsi. Jak patrzę na tą salę, to dzisiaj ilu tu siedzi rolników? Związkowców, rolników. 1 300 000 wniosków obszarowych. A nas jest dzisiaj na sali może 200 osób, może 300. I mamy 800. Ale z wszystkimi osobami. Ja mówię o rolnikach dzisiaj tutaj na tej sali. I mamy rozmawiać o polskim rolnictwie. Możemy się licytować, kto ile zrobił i kto ile wyprotestował w innym miejscu. Siedzi przedstawiciel Republiki Czeskiej. Ja mieszkam blisko granicy czeskiej i współpracuję z rolnikami czeskimi. I bywam na ich spotkaniach. Moje pytanie i wniosek jest taki. Zakończmy dyskusję, zostało powiedziane wszystko i wypracujmy 1, 2 czy 3 postulaty, które rząd będzie musiał zrobić. Czy się to komuś podoba, czy nie? I mój gorący apel do wszystkich jest o to. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan króciutko jeszcze. Króciutko chciałem dopowiedzieć, ale to jest inny temat. Panie ministrze, wiemy, że problem mają rolnicy z gór od zboża i ministerstwo też ma ten sam problem. Ale o tym problemie się już mówiło w 2014 roku. I zwłaszcza tutaj najwięcej zasłużył sobie na baty PiS. 8 lat rządził, nic nie zrobił. A ja coś to powiem. Bardzo ważnego. Prosiłem o spalenie tego zboża, jako użyć jako surowiec energetyczny. Tani prąd, tania żarówka, tani dziennik, ciepła woda w kranie. Nikt tego nie chciał słuchać. Orban, małe państwo Węgry, potrafili to zrobić, to Polacy są głupsi i zawsze się mówi, że Polak to mądry po szkodzie. Może chociaż raz jeden niech będzie mądrzejszy. Bardzo dziękuję, ten postulat jeszcze pan. Panie ministrze, nie proszę, tylko żądam odpowiedzi, ile mamy jeszcze czekać. Święta wielkanocne idą, my 36 dni stoimy w Zielonym Miasteczku. Ile żądam, ile mamy stać, żebym ja zajechał do Świętokrzyskiego powiedzieć, stójcie jeszcze tydzień czy dwa i dopiero będzie rozwiązane. Żądam odpowiedzi teraz i tu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa,